Cóż, Konrad? Mam najzupełniej to wrażenie, jak gdyby wśród nas był. Jeno, nie widzimy go. Owszem, widzimy go. Dowodem rozmowa. Czyli, że niejako obecna jest jego myśl. Dusza. Myśl. A jego myśl dalsza. Nie jest żona potrzebną tu? A gdziekolwiek pójdziesz, pójdzie za tobą nart twój. Pójdą. I powiedziesz je ku świątyniom. A tak, ku świątyniom. I będą ze mną, razem, za moim walczącym słowem, którego słuchać będą wszędzie. Będzie to Kościół wojujący! Wejdziemy w progi gmachu po stopniach wysokich i staniemy przy kolumnach. A nad naszymi głowami wysoki strop sklepiony, umalowany błękitem i posiany srebrem gwiazd. Kościół żywy! Kościół umarły! A ktokolwiek wyjdzie tam i stanie pomiędzy nami, jako pomiędzy swoimi, ten wyzuty już będzie ze wstrętów życia, oczyszczony ze zapędów złych i karzących ducha i będzie bratem mnie i braci moich. Zejdziemy po schodach wiodących w lochy ku rozległym piwnicom. Kędy leżą prochy wielkich w narodzie, w kamiennych i złocistych zamknione skrzynie. Królewskie groby. Pomrzecie. Wyzwoleni. Ale jego samego już myśl dalsza, jakiej my się nie możemy ani domyślać, ani spodziewać. Jakaż to myśl? Jest niespodzianka, którą odnośnie do siebie on jeden wnieść może. Ta niepotrzebna, ta nas nic nie obchodzi, co ona nas może obchodzić? Więc ta nasza obojętność dla niego? Nie, to uświęcenie jego właśnie. Uświęcenie, które jego myśli, rozwój jemu samemu wyrywa. A co z nim się dzieje? On sam niknie i ginie rosnąc w nas? Zapala płomienie, od których gaśnie sam, bo płomieni tych jest ogrom i burza, i płonący las. A on zginie w dymie. On zginie tym, co jest w nim złego, niepotrzebnego i dodatkowego. Co? Życie z tym wszystkim, co mamy my. Więc my... My musimy pozostać. Bo tegoż on żądać nie mógł. Aby nas wyruszyć z posad, nami zatrząść, nas burzyć. Tym, co zbudziło jego samego i jemu dało... Klasz.